Tak, właśnie ten. Proszę pana, to jest czyste złoto. Z prawdziwym diamentem. Proszę uprzejmie. Cena mnie nie interesuje, jestem bogaty. Poważnie, no to 1500. Żono, jeśli ci się podoba, chętnie ci go kupię. Ależ tak, już na pewno nie powiem się nic tak pięknego. Jakieś nieźle stawy teraz w ogóle na szyi. No pięknie, komponują się idealnie, naprawdę. Ślicznie do pani pasuje. Jaka jest cena? 1500, jak mówiłam wcześniej, na okazję. Proszę bardzo. Pięknie, dziękuję. Szanowni państwo, zapraszam serdecznie. Zapraszam ponownie. Dziękuję serdecznie. Ludzie, bułeczki. Sobie życzę, proszę bardzo, świeżutkie bułeczki. 80 groszy tylko taka bułeczka. Ale nie ma, nie ma. No babciu, w dzisiejszych czasach to za dawno nic nie ma, nawet jedzenia. Dobra, się babcia idzie, bo mi tu tłok sztuczny robi. Piękna pani, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani się można pomóc? Chciałam te czerwone korale. Tego, bo świetny wybór, proszę pani, proszę bardzo. Korale dla pani. Coś jeszcze podać? Tak, może jeszcze to lusterko. Świetnie. No to jak pani weźmie lusterko i korale, to ja jeszcze dorzucę taką, o, zobaczcie, tutaj świetna pomadka, będzie pasowała idealnie do pani. Za 20 zł oddam wszystko. Dobrze. Pięknie, dziękuję. Dziękuję ślicznie pani, dziękuję bardzo. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Klasyczkę. Taką, co zawsze sobie. To zawsze. Życzę, zaraz, oto mam taką. Proszę bardzo. To się przecież obiecałem z papusi. Co ja mówię, to sobie pomyślał,
Co to za jakiś dziwny braciszek zakonny, który tak bardzo podkreśla braki. Przepraszam, ale tak bardzo chciałem Ciebie mieć. Tak bardzo chciałem mieć Ciebie dla siebie. Tak bardzo chciałem, żebyś był mój. Ale nie mam pieniędzy. Dlatego się tak targowałem. Ale obiecuję Ci, obiecuję, że znajdę dobrego majstra. Znajdę majstra, co Ci wszystko dorobi. Dorobi ręce, nogi, nową twarz. Tym razem nie będę żałował pieniędzy. Poszukam dobrego majstra dla Ciebie i on na pewno się odmówi. Naszukałem odpowiedniego majstra, który mógłby Ciebie naprawić. Trochę to trwało, ale już znalazłem dobrego artystę. Jest bardzo drogi, zażądał sporo sumy pieniędzy, ale tym razem nie żądał. Pozwól Panie, że teraz zapakuję Cię i oddam Cię temu, żeby Ciebie odnowiono. Nigdzie z Tobą nie pójdę. Dlaczego tak proszę się o moją drogę? Czy nie wiesz, że dobrowolnie oddałem ją ojcu rodziny, który miał wstanę już lata. Jego dzieci i żona modliły się do mnie i prosili, aby uczynił cud, aby mógł iść do pracy. I dam, jeśli mi ją dorobisz, to ten ojciec znowu pogrąży się w biedzie. Czy to możliwe, że to Ty, Jezu, z tej połamanej figury do mnie mówisz? Jeśli tak, to nie widziałem, że taką siłę ponosisz za udzielanie nam pomocy. Ale nie masz też rady. Czyżbyś też komuś ją życzył? W tej chwili jedno moje ramię życzyłem robotnikowi w fabryce. On osłabł przynoszenie ciężaru. Drugie użyczyłem ludziom pracy. Użyczyłem też swojego ramienia chirurgowego, bo już całą noc operował. Nie zobaczysz moich ramion, bo już na noc są zarezerwowane dla chorych szpitalnych, a nad ranem są zajęte przytulić osierocone dzieci. Zrozumiałem Ciebie, Panie, ale pozwól w takim razie, że Ci dorobię silne, tęgowe ramiona. Nie chcę strefy ramion. Potrzebne są żywe ramiona i żywe ręce. Ręce z ciała. Z ciała? Tak. Chcę, abyś Ty mi zastąpił ręce. Bo ludzi potrzebujących pomocy jest coraz więcej. Ja? Tak, Ty. Potrzeba mi jest wielu rąk. Rąk, które obronią sam, przyjaźnie wyciągną do domu, które pomogą znaleźć pracę bezrobotną. Dziękuję Ci, że śpisz moją.
masz krzyż swojego życia? Tak, Panie. Każdy ma swój krzyż. Mówisz, że masz, ale ja go nie widzę. Gdzie to masz? Na plece? Na ramionach? Może trzymasz go w ręce? Zapamiętaj. Miłość to krzyż, a krzyż to miłość. Kto odrzuca krzyż, odrzuca miłość. Odrzuca mnie. Lecz Panie, nie masz też twarzy. Rozupali Ci twarz. Czy ktoś nie mógł znieść Twojego spojrzenia, pełnego miłości? Pozwól, Panie, że wybiorę dla Ciebie twarz. Jaką twarz? Na przykład twarz Walezkiego. Twarz pełną miłości, przystojną, dumną, silną. Twarz pełną miłości. Ta twarz na pewno by się spodobała. Czy nie rozumiesz, że moją jedyną twarzą jest ta, którą ma każdy człowiek? Że macie widzieć w tym twarzy każdego spotkanego człowieka? Chciałbyś mi dać twarz piękną, malowaną, na którą przyjemnie się masz. Ale zapomniałeś, że ja podobałem sobie twarz umęczony, oszpecone cierpienie. Twarze ludzi niedożywionych, wychudłe twarze głodnych dzieci. Czy umiałbyś zobaczyć moją twarz w twarzy zmiożonej kobiety, upokorzonego mężczyzny, albo w twarzy bezdomnego żebraka? Czy widząc ich, nie patrzysz na nich z obrzydzeniem? To nie umie rozeznawać mnie w tych zniekształconych twarzach, jest ślepca.
Przecież długo wczoraj odpadałem. Kto to ukradł? Przecież to był. Zadzwonię na policję. Muszę zadzwonić na policję. Ktoś mi skradł Chrystusa połamany. Proszę bardzo. Czego chcieliście, dzieci? Chcę oddać Chrystusa. Czy nie znasz tego typa, który mi skradł Chrystusa połamany? Chcę bardzo podziękować i przeprosić. Proszę w pracy, nie mam żadnego święta Jezusa. Wczoraj na zaplecie wieczorem do domu. Tam to się w pokoju i słyszałem się jak płakał. Chrystus uczynił cud. Dzisiaj rano, że to pierwszy raz odrażę mnie i proszę się kolejną pracę. Jesteśmy szczęśliwi. Do widzenia, bracie. Nowy zamek się stawia. Już mi ciebie nikt nie ukradł. Nie zrobisz tego. Panie, czy chcesz być ukradziony po raz kolejny? Tak. Chcę iść tam do tych domów, które wszyscy ubijają. Nikt nie może mieć Chrystusa wyłącznie dla siebie. Najlepszym sposobem posiadania go jest dawanie go i dawanie. Im więcej, tym lepiej. Panie, to znaczy, że ty byłeś zadowolony ze złodzieja? Czekałem na niego od dawna. Być ukradzionym z miłości jest dowodem na to, że jest się ukochany naprawdę. Dobrze, nie wstawiam tego zamku. Niech wyrzuć klucz. Od dzisiaj w ogóle nie zamykają drzwi. Ci, którzy nie najbardziej potrzebują, są biedni, nędznie ubrani. Oni wstydzą się przychodzić w dzień i przychodzą tylko nocą. Wpuść ich zawsze. Halo, halo? Proszę brata, to skandal, żeby słynny Chrystus połamany nie miał pewnego opakowania. Umieszczenie Chrystusa w tak obskurnej szmacie to hańba. Jak na tym jestem? Dzwonię, ponieważ razem z przyjaciółmi postanowiliśmy złożyć się na specjalny futerał ze skóry. W środku akwat, a na zewnątrz brylant w złocie. Chopper przyniesie mnie wraz z żoną do brata i pójdziemy wybrać. Co brat na to? Dobrze, dobrze, zgadzam się oczywiście. To do zobaczenia. Jak mógłbyś wyrazić zgodę? Bardziej potrzebny jestem ukrytany. Proszę bardzo, zbudź się, pojedźmy tam. Zgodzę się pod jednym warunkiem, że nie będziesz protestował przeciwko temu, co się stanie. Dobrze. O, już przyjechałem. Jaka piękna muzyka. Proszę bardzo, proszę bardzo. Państwo mają dobrze. Witam serdecznie. Witam pana. Witam serdecznie. To proszę o nas. Proszę prowadzić. Czy to było zdrada? Proszę się przyznać. Ja nie mam się nic wspólnego. To on. Kto? O kim pan mówi? Chrystus połamany. Przecież to tylko figura. I to bardzo zniszczona. I dlaczego otwierasz drzwi naszej muzyki? Dokąd my idziemy? Przecież to jakaś stara rodzina. I jego brudna klatka schodowa. I w dodatku śmierci. Ja tam nie będę. Janusz, zrób coś. Kierowca miał nas zawieźć do naszego pięknego, bogatego i czystego domu. A jesteśmy w jakimś strasznym, obskurnym, świecącym roku. O co to chodzi? I co to za drzwi? Jaka mowa? Janusz, wychodzimy stąd. O, dziękuję. Brat przyniósł mi Chrystusa ukrzyżowanego.
Tak się o to modliłam, żeby ktoś go tutaj przyniósł. Ale nie miał kto. Jestem samotna. Od 3 lat nie wychodzę z łóżka. Nikt o mnie nie pamięta. Jest tu wspaniała kobieta. Magdalena na imię. Ona zajęła się mną. Dała pieniądze na lekarstwa. Przynosi mi posiłki. Kiedy dowiedziałam się o Chrystusie połamanym, to tak się mówiłam, żeby tutaj przyszedł. Ale nie dla mnie, bo ja już umieram. Ale dla niej. Ona ma takie dobre serce. Kiedy zobaczy tego Chrystusa, to odmieni swoje życie. Babciu, babciu, przyniosłam ci kwiaty. Piękne, co? Babciu, coś się stało? Czemu mam pomiałaś? Babciu, nie umieraj. Miałam tylko ją. Co ja teraz zrobię? Wylepił oczy. Mój połamany przyjacielu, kto ci tam zmieszczał się w twarzy? Od teraz wszystko, co mam, tobie oddaję. Kocham cię. Jezu, co chcesz, abym dla ciebie uczyniła? Poszukaj ludzi, którzy lubią samą. Tam, gdzie jest bieda, nienawiść. Gdzie są chorzy
wraz z artystów dostaliśmy wielu wzruszeń, jak również dostaliśmy zachęceni do pogłębionych lekcji. Kochany Chrystus potrzebuje każdego z nas, naszych rąk, naszych nóg, ale też może stawać się naszymi rękami i naszymi nogami. Nasze wzruszenia, przemyślenia, zawdzięczamy przepięknej grze, niemal profesjonalnej, tym oto ludziom, których tutaj widzimy. Pomóż tego i wspaniały rok. Dziękuję. Jeszcze raz, Tomku, brawa.